Wiem, że kochacie robić różne zmiany w mieszkaniach, ale z drugiej strony drżycie na myśl o remontach. Szczególnie na myśl o remontach na przykład takich pomieszczeń jak kuchnia, bo wydaje Wam się, że trzeba wszystko zmienić, zbijać kafle, będzie brud i masakra przez tydzień, a ja Wam dzisiaj udowodnię, że to jest wszystko nieprawda. Wszystkie rzeczy, które Wam zaproponuję przy metamorfozie tej kuchni, to są rzeczy, które możecie zrobić samodzielnie. Zajmie Wam to jeden dzień. Ja poprosiłam o pomoc ekipę, ale tylko dlatego, że będę dzisiaj kręcić aż 3 metamorfozy, 3 filmiki, więc po prostu będzie szybciej. No dobra, wróćmy do tej kuchni. Taka kuchnia trochę niedokończona. To jest, słuchajcie, pierwszy dom ludzi, którzy kompletnie nie mieli kasy na wykończenie i trochę wiedzieli, co chcą, ale nie do końca. Mamy fantastyczną podłogę, ale to jest bardzo mocny element. Do tego białe szafki klasyczne, niestety zapomniano do nich dobrać cokoło. I gałki mocne. I wiecie co? Kocham gałki, które są dekoracyjne, ale te gałki w tej ilości, przy tej podłodze, niestety, to już jest za dużo. Mamy drewniany blat, mocno zniszczony. Drewniane blaty, takie klejonki, to jest naprawdę dobry pomysł, ale trzeba o nie dbać. Pokażę Wam, jak zrewitalizować taki blat. Jeżeli chodzi o układ kuchni, to on jest bardzo fajny, bardzo czytelny, miejsce na sprzęty jest, ale już jak spojrzymy do góry, to zobaczcie, no te szafki znowu sprawiają, że jest tu większy bałagan, bo to są witryny, nie ma okapu. No i najważniejszy problem. Na ścianie nie mamy ani kafli, ani dobrej farby, która jest przeznaczona do takich pomieszczeń jak kuchnia. Więc zobaczcie, widać tutaj absolutnie każdą plamę tłuszczu. To też będziemy musieli zmienić. Tak jak powiedziałam, wszystkie prace, które będziemy wykonywać, są proste. Śledźcie filmik od początku do końca i dowiecie się, w jaki sposób zrobić własnoręcznie metamorfozę kuchni. Kuchnia opustoszała. Została przygotowana pod następne ruchy. Wyjęliśmy nawet płytę, zostały zaszpachlowane wszystkie dziury. Jak to wszystko wyschnie, to będziemy mogli przygotować się do malowania. Ale teraz przyszedł czas na naprawę blatu. Dlaczego teraz? No bo jak farba będzie mokra, to wszystko to, co będziemy cyklinować, po prostu będzie w kuchni absolutnie wszędzie i przyklei się do świeżej farby. Uwaga, jeżeli macie tego typu drewniany blat, to trzeba o niego dbać. Mniej więcej raz na pół roku trzeba delikatnie przeszlifować całość, po raz kolejny zaolejować. Jeżeli go trochę zapuścimy, to potem już praca jest trochę trudniejsza. Można go szlifować albo za pomocą własnej ręki i papieru ściernego, albo można podejść do tego profesjonalnie. My oszczędzamy czas, więc pokażę Wam, jak to zrobić. Zaczynamy od papieru, który jest najgrubszy, czyli zaczynamy od takiej 80, będziemy kończyć na 240 mniej więcej. Po drodze przejdziemy jeszcze przez różne inne wartości, ale od najniższej do najwyższej. Następnie blat trochę będzie musiał odczekać i będziemy go olejować. Zaczynamy. To jest ten sam blat, mili Państwo. Wygląda jak nowy. Trochę blady, bo jeszcze nie został zaolejowany, ale to sobie zostawimy na koniec. Teraz, moi drodzy, bierzemy się za ściany. Chcemy sprawić, żeby ta kuchnia przestała być taka przaśna, żeby trochę ją wyelegancić, takie nowe słowo. I teraz, moi drodzy, nie trzeba tutaj kłaść kafelków, wcale nie trzeba, dlatego że są farby, które są idealnie przystosowane do takich pomieszczeń jak łazienka albo kuchnia. Magnat Creative Kitchen and Bathroom, czyli kuchnia i łazienki. Co to oznacza? To oznacza, że ona jest absolutnie plamoodporna, że można ją czyścić, że niestraszny jej jest ani tłuszcz, który tutaj będzie z płyty zawsze gdzieś tam się wydostawał na ścianę, ani woda. I teraz zobaczcie, tu jest taka gama kolorystyczna. I bardzo długo się zastanawiałam, czy punktem wyjścia powinna być podłoga. Zobaczcie, tutaj mamy tych kolorów naprawdę w brud. Mamy i piękne żółcienie, i mamy różne pomarańczo-czerwienie. Natomiast nie. Ja chcę, żeby było teraz poważnie, żeby było elegancko. Gwałtowny antracyt, mili Państwo. Tak wygląda. Szary, elegancki, ciemny. Teraz ten gwałtowny antracyt pojawi nam się na tej ścianie oraz na tej. Dzięki temu trochę wizualnie zmienimy kształt tego pomieszczenia. Teraz przygotowujemy ścianę, zagruntujemy ją i zaczynamy malowanie. Ekstra gęsta. Odrzucamy kolor.
ale kryje. Proszę bardzo, dobrze przygotowana ściana, moi drodzy. Świetnie wymyta, zagruntowana i po prostu widzicie? Jedna warstwa by starczyła, ale zrobimy dwie, tak jak nakazał producent. Cały czas Wam powtarzam, że to jest taki remont, taka metamorfoza, którą możecie wykonać sami. Z przyjaciółmi, nie musi być profesjonalnej ekipy. Oczywiście ekipa dużo ułatwia, jest wtedy szybciej. Natomiast jeżeli wybieracie produkty, które są dobre, dobrej jakości, tak jak mamy farbę, która, zobaczcie, jest gęsta i jeden raz nakładam ją na ścianę, kryję, nie chlapię, to po prostu oszczędzacie i czas, i swój własny wysiłek. Ha! O Jezu, jak to jest ładne. Jesteśmy w połowie drogi. No niestety, trochę tej roboty jest, ale ona jest miła i przyjemna. Za mną piękne szare tło, zyska szafki, półkę, okap. Możemy zaolejować blat, możemy wsadzić płytę i zrobić cokoły oraz uchwyty. To co? Zaczynamy! Prawie wszystko już skończone. Ja uwielbiam olejowanie blatu, dlatego że olej nadaje drewnu taki cudowny charakter. Bardziej widoczne są wszystkie słoje, kolor staje się głęboki, ale nie olejujemy po to, żeby drewno stało się piękne, tylko po to, żeby było odporne na wilgoć, na wszelkie tłuszcze. Jeżeli nie będziecie tego robić, to po prostu taki drewniany blat będzie brzydki. Ważne, żeby zrobić to równomiernie, żebyście zobaczyli pod światło, czy to drewno wszędzie idealnie przyjmuje ten olej, bo czasami trzeba go użyć po prostu więcej i dać się drewnu napić, bo drewno pije. Taka jest prawda. Dobra, skończę to i będziemy mogli zacząć dekorację. Skończyliśmy. Będę się teraz chwalić, ale na początku mała autokrytyka, bo nie starczy Wam na to jeden dzień. Sorry. Myśmy to zrobili w jeden dzień z profesjonalną ekipą. Jeżeli będziecie dobrze przygotowani i weźmiecie sprawnych znajomych, to taką metamorfozę możecie sobie zrobić w weekend. I to Wam jestem w stanie zagwarantować. Mamy zupełnie nową kuchnię. I zobaczcie, że tutaj tak naprawdę w samym układzie niewiele się zmieniło. Mamy nadal ten sam ciąg szafek kuchennych, tylko dodaliśmy cokół oraz wymieniliśmy gałki na takie bardziej eleganckie. Odnowiliśmy blaty. Ściany zostały pomalowane na kolor szary, który stał się pięknym tłem. I też zobaczcie, że w momencie, kiedy zrobiliśmy kształt litery L w ciemniejszym kolorze, to też ta kuchnia nagle zyskała przestrzeń. Ha, ciemny kolor i przestrzeń. Dlaczego ten kolor? Oprócz tego, że uwielbiam szary kolor, że to jest bardzo elegancki kolor i też szarości są zawsze genialnym tłem, no to słuchajcie, wyszłam od tego, co zastałam. No mamy tutaj lodówkę w szarym kolorze, mamy zmywarkę w szarym kolorze, a producent tych mebli sieciówkowych już nie produkuje takich oto frontów, więc musiałam też znaleźć jakieś inne szafki wiszące. I teraz zobaczcie, co się wydarzyło. Ta szafka, ogromna, pojemna, wysoka, zupełnie nam zniknęła na tle tego koloru. Farba jest taka, że spokojnie zastępuje kafle, jest odporna na plamy, odporna na tłuszcz, odporna na zmywanie, więc kuchnia jest niezwykle funkcjonalna. Jeżeli chodzi o ozdoby, ja uwielbiam półki robione z blatu. Kupujecie wtedy sobie po prostu oddzielnie takie wsporniki albo wieszacie takie półki na niewidocznych prętach, które są wbite w ścianę i naprawdę to cudnie wygląda. I wiem, że wszyscy, którzy kochają funkcjonalność, powiedzą: ej, a te rzeczy się brudzą. Tak, bo na takich półkach albo stawiamy rzeczy, których używamy codziennie, typu szklanki, albo są to ozdoby i trzeba o to dbać, bo nawet mimo tego, że zastosowaliśmy tutaj pochłaniacz, to niestety wiadomo, że w kuchni gdzieś tam cały czas mamy do czynienia z tłuszczem, z wodą, z innymi rzeczami. Zobaczcie, co się stało niesamowitego. Na samym początku ta podłoga biła po oczach. Ona była takim najmocniejszym elementem i sprawiała, że ta kuchnia no, nie była już eklektyczna, tylko był tutaj trochę bałagan. I zgasiliśmy tę podłogę. Jak widzicie, można zmienić nawet tak trudne wnętrze, jakim jest kuchnia, nie robiąc ogromnych, kosztownych zmian. Własnymi rękami i rękami przyjaciół, pracując przez weekend, możemy sprawić, że przestrzeń, która wcześniej była taka mocno studencka i widać było, że to jest pierwszy dom, stała się elegancka i dorosła, ale nie straciła swojej funkcjonalności.